wykonują najbardziej poważany przez Polaków zawód. W 2022 roku strażacy w całej Polsce przeprowadzili rekordowe ponad 608 tysięcy interwencji. Dziś świętują. Dzień Strażaka w Sosnowcu stał się okazją do podziękowania za ich zaangażowanie. Dwa nowe wozy strażackie warte ponad 1 200 000 złotych to pewnie wymarzony prezent dla niejednej komendy. Te wspierać będą w działaniach strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. W dniu strażackiego święta nie zabrakło także odznaczeń. Ilość wyjazdów powoduje, że samochody jednak się zużywają. Więc nowy sprzęt jest bardzo potrzebny do tego, żeby te zadania wykonywać profesjonalnie, żeby strażacy byli mobilni, żeby te samochody były niezużyte i żeby możliwość ich wykorzystywania była jak najbardziej duża, można powiedzieć wręcz 100%. Nowe pojazdy, które dołączyły do floty strażackiej, są wyposażone w najnowocześniejsze technologie i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Strażacy z Sosnowca podsumowali dziś również ostatni rok służby. To był bardzo pracowity rok. Od początku roku zajmowaliśmy się jeszcze pandemią. Za chwilę mieliśmy sytuację poza naszymi granicami, gdzie nieśliśmy pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ponadto dystrybuowaliśmy tabletki jodu, diagnozowaliśmy miejsca schronienia. Mnóstwo zadań, które dołączyły do naszej bieżącej działalności, to ponad 73,5 tysiąca wyjazdów. Kolejny rok, w którym mieliśmy tych wyjazdów więcej. W minionym roku w województwie śląskim strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 74 tysiące razy, gasząc w tym czasie aż 13 tysięcy pożarów.